Nie sądzę, by w ogóle mnie słyszeli, powiedział mi Sima, schodząc z balkonu, z którego przemawiał po raz ostatni. Następnie usiadł na podłodze, twarzą do balkonu i rozpiął kurtkę. Chwilę później obiema rękoma chwycił krótki miecz, chrząknął i wbił ostrze w swój lewy bok. Potem wolno poprowadził go w poprzek brzucha do swojego boku. Tak umarł Yukio Mishima, jeden z największych japońskich pisarzy, jako wojownik, a nie literat. Takie było jego pragnienie. Czyta Olga Sarzyńska. Yukio Mishima. Wyznanie maski. Przekład Beata Kubiak-Hochi. Mam jeszcze jedno wspomnienie z wczesnego dzieciństwa. Nauczyłem się pisać i czytać w wieku 5 lat. Tej książki z obrazkami nie umiałem jednak przeczytać, więc musiałem mieć wtedy 4 lata. Spośród wielu książek z obrazkami tylko ta jedna, a właściwie tylko jedna jej ilustracja przyciągnęła moją uwagę i zrobiła na mnie wyjątkowe wrażenie. Kiedy się w nią wpatrywałem, zapominałem o długich, nudnych popołudniach, lecz gdy tylko ktoś nadchodził, budziło się we mnie poczucie winy i szybko przewracałem kartkę na drugą stronę. Zaczęła mi przeszkadzać opieka pielęgniarki czy służącej. Myślałem sobie, że mógłbym tak spędzić całe życie, dzień za dniem, wpatrując się w tę jedną ilustrację. Gdy otwierałem książkę na tej właśnie stronie, serce zaczynało walić mi w piersiach, choć inne strony zupełnie mnie nie interesowały. Ilustracja przedstawiała siedzącego na białym koniu rycerza z mieczem uniesionym nad głową. Koń z rozdętymi nozdrzami wbijał tumany kurzu mocnymi przed nimi kopytami. Na srebrnej rycerskiej zbroi widniał przepiękny herb. Przez wizjer wyzierała piękna twarz rycerza, który groźnie wymachiwał obnażonym mieczem w kierunku błękitnego nieba, jak gdyby chciał zmierzyć się ze śmiercią lub inną, złowieszczą siłą. Byłem przekonany, że w następnym momencie zostanie zabity i że, jeśli szybko przewrócę kartkę, ujrzę ilustrację z nieżywym rycerzem. Jak gdyby istniał sposób na to, by obrazki z książki zmieniały się w jednej chwili, w następny moment. Ale pewnego dnia pielęgniarce udało się jakoś otworzyć książkę na tej właśnie stronie. I kiedy ukradkiem przyglądałem się jej z boku, usłyszałem: Zna pani czte historie? Nie. Ten człowiek wygląda na mężczyznę, prawda? Ale to kobieta. Naprawdę. To jest opowieść o kobiecie, Joannie Dark, która poszła na wojnę bronić swego kraju w przebraniu mężczyzny. Kobieta? Poczułem się zdruzgotany. Osoba, o której myślałem jako o nim, była nią. Jak to możliwe, że ten piękny rycerz był kobietą? Do dziś mam wyjątkową, niewytłumaczalną awersję do kobiet w męskim stroju. Było to coś w rodzaju pierwszej w życiu zemsty rzeczywistości, z którą miałem do czynienia i która wydała mi się okrutna. Szczególnie w stosunku do słodkich myśli, jakie snułem na temat śmierci rycerza. Wiele lat później odkryłem gloryfikację śmierci pięknego rycerza w wierszu Oscara Wilda. Piękny ten rycerz, co leży zabity w trzcinach i oczeretach. Od tamtego wydarzenia nie zwracałem już na tę książkę najmniejszej uwagi. Nie brałem jej nawet do ręki. Otworzyłem album na stronie znajdującej się gdzieś blisko końca. Z rogu wyłonił się obraz, który jakby właśnie na mnie czekał. Był to święty Sebastian Guido Reniego, znajdujący się w Palazzo Rosso w Genui.
Na tle majaczącego w oddali posępnego lasu i ciemnego nieba w tycjanowskim stylu, czarny, lekko pochylony pień służył za miejsce kaźni. Przywiązano doń nagiego młodzieńca wyjątkowej urody. Ręce miał skrzyżowane wysoko nad głową, a nadgarstki przywiązane sznurem do drzewa. Poza tym nie było widać żadnych więzów, a jedynym nakryciem jego nagiego ciała była biała, zgrzebna tkanina, luźno owinięta wokół bioder. Domyśliłem się, że była to scena męczeństwa. Jednakże obraz umęczenia świętego Sebastiana namalowany przez późnorenesansowego malarza, estetę ze szkoły eklektycznej, miał w sobie wysoce pogański wydźwięk. A to dlatego, że na ciele, którego urodę można było przyrównać do pięknego Antynousa, brak było śladów misjonarskich trudów czy zmęczenia widywanych u innych świętych. Była w nim sama młodość, światło, piękno i rozkosz. To niezrównanie piękne, nagie ciało jaśniało bielą na ciemnym tle. Mocne ręce gwardzisty, przywykłe do naciągania cięciwy i władania mieczem, podniesione były w górę pod naturalnym kątem, a skrępowane nadgarstki skrzyżowane nad głową. Twarz miał lekko uniesioną, a szeroko otwarte, pełne spokoju oczy zdawały się wypatrywać chwały niebios. To nie ból emanował z jego wyprężonej piersi, napiętego brzucha i nieznacznie skręconych bioder, lecz jakaś rozkosz, niczym muzyka z lekka zabarwiona tęsknotą. Gdyby nie strzały, których ostrza tkwiły głęboko pod jego lewą pachą i w prawym boku, można by sądzić, że to rzymski atleta, oparty o pień i odpoczywający w ogrodzie wieczorną porą. Strzały wbiły się w jego jędrne, wonne, młodzieńcze ciało, paląc je od wewnątrz płomieniami najwyższego bólu i upojenia. Lecz na obrazie nie namalowano krwi, ani nie było na nim licznych strzał, jakie widnieją na innych malarskich przedstawieniach męczeństwa świętego Sebastiana. Zaledwie dwie strzały rzucały łagodny, pełen gracji cień na jego alabastrową skórę, zupełnie jakby to był cień gałązki padający na kamienne schody. Powyższe sądy i spostrzeżenia przyszły jednak później. Z chwilą, gdy ujrzałem ten obraz, całe moje jestestwo zadrżało z jakiejś pogańskiej rozkoszy.